Ulica Ogrodowa po wielu latach zaniedbań doczeka się remontu. W dużej mierze zawdzięczamy to ważnemu inwestorowi, który wpłynął na decyzję władz miasta. Przy ulicy Ogrodowej mieści się wiele firm, ale także m.in. zespół szkół nr 5 czy Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Mimo to odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do stacji benzynowej z roku na rok był w coraz gorszym stanie. Zwykle to samorząd pierwszy przygotowuje tereny inwestycyjne, doprowadza drogi i czeka na inwestorów. W tym przypadku było na odwrót. Rozpoczęcie budowy hal magazynowych przez jednego z największych europejskich deweloperów niejako wymusiło na władzach Wałbrzycha podjęcie działań w kierunku umożliwienia w przyszłości dogodnego skomunikowania tego terenu przez ulicę Ogrodową. Ona oczywiście czekała na swój czas, ale ten czas przyjdzie wcześniej, bo po prostu inwestorzy oczekują od nas, inwestując dziesiątki milionów złotych, inwestują w miejsca pracy, płacą podatki od nieruchomości i inne, a więc oczekują z naszej strony wsparcia. Nie jest to łatwe, bo jesteśmy miastem, które wymaga ogromnych inwestycji ciągle, ale oczywiście zawsze staramy się te problemy rozwiązywać. Wkrótce mają rozpocząć się prace projektowe, a po nich faktyczna przebudowa drogi, tak jak to miało miejsce w przypadku większości inwestycji drogowych w Wałbrzychu. Będzie to remont kompleksowy, bo przy okazji wymieniona zostanie także cała infrastruktura podziemna.